W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, kochani, w poniedziałek, 5 sierpnia. Tradycyjnie już witam słowami z przewodnika z Biblią na co dzień. A dziś mamy dwa wersety takie wiodące. Księga Izajasza, 52 rozdział, 12 werset. Przed Wami pójdzie Pan, a Waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela. I jeszcze Ewangelia Marka, 2 rozdział, 14 werset. A gdy Jezus przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy tle, rzekł mu: pójdź za mną. I wstał i poszedł za nim. Kochani, pewnie w różnych momentach życia Bóg odezwał się do Was, do nas, by powiedzieć: pójdź za mną. Być może uczynił to poprzez innych ludzi, którzy poprowadzili nas do Jezusa Chrystusa, do Zbawiciela. Być może uczynił to przez ludzi, którzy opowiedzieli nam Ewangelię, dali sens naszemu życiu, dali przykład, świadectwo. Być może zrobił to na tysiąc innych, różnych sposobów. Bo Bóg przemawia do nas w różnych momentach naszego życia, przypominając o sobie, wzywając nas po imieniu, dając nam kolejną i kolejną szansę, motywując nas do działania, do zainteresowania, do pójścia za Chrystusem. Urzekające w tym jednym wersecie Ewangelii Marka jest to, że Jezus przychodzi obok Lewiego, wypowiada pewne słowa, mówi: pójdź za mną. I Lewi, jakby nigdy nic, rzuca wszystko, co w jego życiu było ważne, istotne, i w zaufaniu postanawia pójść za przygodą, za duchową przygodą z Jezusem Chrystusem. Myślę, że tak jak i my, był w różnych skomplikowanych relacjach, zależnościach, miał wiele rzeczy na głowie, popełniał wiele błędów, miał wiele do załatwienia. I w tym pędzie życia odpowiada twierdząco na zaproszenie Chrystusa. Nie chcę Was teraz namawiać do tego, by wszystko rzucić i zdecydować się na pójście za Chrystusem. Bo Jezus Chrystus chce, abyśmy w życiu realizowali to, co jest naszym powołaniem. Ale chciałbym Was zachęcić do tego, abyśmy wszyscy zastanowili się tu i teraz, dzisiaj, czy jesteśmy w tym momencie w swoim życiu, w którym rzeczywiście idziemy za Chrystusem, w którym szukamy Chrystusa. Czy może otrzymując w życiu kolejne zaproszenie, nie odpowiadamy Zbawicielowi: dobrze, pójdę, ale najpierw muszę załatwić to i tamto, uporać się z tym czy z owym. Rozmawiajmy z Bogiem o naszych powołaniach, rozmawiajmy z Bogiem o tym, by pomógł nam odczytać w naszym kontekście życiowym, w naszych relacjach, w naszych zależnościach właściwie to wezwanie: pójdź za mną. Żeby pomógł nam odnaleźć sens tego zawołania, tego zaproszenia. I aby pomógł nam odczytać treść i wypełnienie tych słów: pójdź za mną. Niech Wam Bóg błogosławi i niech Was strzeże. Amen.